witajcie w trzeciej części programu Happy Hour. Moim gościem jest, uwaga, właściciel znanego salonu fryzjerskiego w centrum Warszawy, muzyk Jean-Michel Jarre. Ostatnio jak z nim rozmawiałem, mówił, że próbuje się do ciebie dodzwonić, błaga o to, żebyś wydał z nim płytę. Notorycznie odmawiasz, mówisz, że brak czasu, że nie chcesz, że w sumie to ci się nie podoba, bo on taką trochę obciachową tę muzykę gra, że ty byś jednak tym nie chciał. Jarre? Jak to z tobą jest? Jarre, gdyby on do mnie zadzwonił, pewnie odbierałby nawet jakby nie dzwonił, ale tak to jest, że Jarre był zawsze dla mnie wzorem i jego muzyka oczywiście troszkę się zmieniła, jak każdy gdzieś tam ewoluuje w swojej pracy. Mhm. On był moim wzorem, ja się nim wzorowałem, także podejrzewam, że jak masz do niego naprawdę numer telefonu... Spoko, po programie. Bardzo proszę. Dobrze, słuchaj, jesteś fryzjerem? To nie do końca jest tak. Ale nie grałeś w żadnych filmach porno, gejowskich? Nie, bo to modno ostatnio. Tak? To nie znam się na modzie. Bardziej na modzie fryzjerskiej. Okej. Nie, to jest tak, że mój tata kiedyś założył firmę fryzjerską i w pewnym momencie poprosił mnie o pomoc, jak ja już dorastałem, miałem perspektywy takie, że mogę grać albo strzyc. I w pewnym momencie strzygę, no może nie do końca, na razie strzygę czasami uszami. Natomiast pilnuję tego, aby firma działała poprawnie, aby... Dobra, słuchaj, firma tam poprawnie działa i tak dalej. Naszych widzów interesuje to, kto do ciebie przychodzi, jakie ma problemy. No to takie, to jest prawda, że fryzjer musi być troszeczkę psychologiem, musi być takim doktorem duszy i musi nie odpowiadać wprost na pytania, co? Kto tak się wydaje. No cóż, jak już możemy troszkę muzykę zahaczyć, to Justyna Staszkowska, Staszek Sojka. I co płakała ci, że ta Doda to po prostu mnie niszczy w tym programie? Nie, to jest dzielna dziewczyna, wiesz, ona tak? Raczej nie płacze. Mówi nie, Tomek, ale mi Doda dostrała. Mówi tak? Staram się jej pomóc wtedy, wiesz. Tak? Na... I mówi, że nie, ona jest głupia, ta blondynka, nie? Coś takiego? Znaczy wiesz, czy ona jest, to ja nie wiem, bo ja nie znam, ja muszę człowieka poznać, żeby ocenić. Czyli Dody tak, nie strzyżesz? Tak. Nie. Okej. Wolę brunetki. Stanąłeś po stronie Jusi. Tak. No, oczywiście świat polityki, Janusz Gajos, aktorzy, Adam Hanuszkiewicz, to są osoby, które odwiedzają nasz salon, jestem im wdzięczny za to. Jest nam miło ich gościć, ale nie tylko, bo ty ostatnio mnie nie byłeś. Nie. No właśnie, ale zapraszam, bo każdy może. Świetnie, nawet ja, to strasznie miłe. Dobrze, słuchaj, bo ja wiem, że tak naprawdę jak przychodzi jakaś gwiazda do fryzjera, to mówi... No nie, no ale ty nie jesteś gejem, no to w ogóle się u ciebie nie strzygę. Po drugie, czy każdy fryzjer musi mieć na imię Adrian, Damian albo Dawid? Właśnie musi być gejem, czy to jest tak... Nie ma wiesz takiej zasady. Ja znam wielu fryzjerów, a niekoniecznie ich orientację, ale myślę, że jak z nimi się witam i jestem mocno już się zgłoni, to... No nie wiem, czy to do końca jest tak, jak mówisz. Oczywiście jest taka moda i faktycznie postrzeganie tego typu. Oglądałem taki film ostatnio, nie wiem, czy mogę mówić tytuł, ale Nie zadzieraj z fryzjerem. To ostatnio było na ekranie kin. I kiedy właśnie Adam Sandler przyszedł do rodziców i powiedział, że chce być fryzjerem, on się zapytał, gejem? Więc no jest jakieś takie powiedzenie. No dobrze, ale poczekaj, uważasz, że geje lepiej obcinają włosy? Wiesz co, nie, to jest takie ogólne pojęcie a propos gejów. Oni mają inne podejście do kobiet, być może inaczej rozmawiają z kobietami, ale nie umieszczają tutaj nikomu. Fryzjerzy muszą mieć w sobie taki talent leczenia duszy i na fotelu muszą zadbać o samopoczucie klienta, nie tylko o fryzurę. No to o czyje samopoczucie musisz dbać najbardziej? Która gwiazda kaprysi, tak wiesz, na maksa? Oj, nie, one są naprawdę bardzo miłe i nie kapryszą. No co ty? No, to kapryszą tylko jak do ciebie przychodzą. Ja, u mnie są, słuchaj, tak zadbane wszystko, wiesz, kawka, herbatka, ciach, prach, tutaj z lewej, z prawej strony. No i co, nie było reklamacji? No wiesz, no każdy się uczy na błędach, także musisz mi wybaczyć, jeśli tak o takiej słyszałeś. Nie, no właśnie nie słyszałem ciebie, pytam. Nie słyszałeś, jak się przygotowałeś? Słuchaj, gwiazdy przychodzą do ciebie, opowiedz mi trochę o nich. Generalnie jest tak, że faktycznie przychodzą. Mhm. Z wielu z nimi jak rozmawiam, to powiem ci szczerze, że jest tak sympatycznie, bo kiedyś na przykład słuchałem płyt Staszka Sojki, a teraz zastanawiam się z nim, siadam, wiesz, tutaj rozmawiam, z której strony przedziałek, o ile tam jest jeszcze przedziałek, bo on raczej strzyże się na krótko, ale oprócz tego fryzjerstwa rozmawiam o muzyce, co jest bardzo dla mnie budujące, bo no, jak wiesz, sam zajmuję się muzyką, więc oprócz fryzjerstwa jest też ten temat muzyczny, który gdzieś tam w pracy nie de facto się z nim zawiera. To jest moja płyta, o, na przykład, wrzuć do auta, przesłuchaj, komu puściłeś swoją płytę? No tutaj w ogóle mój początek w firmie to był taki, że byłem w okresie wydania swojego pierwszego albumu
i chyba jeden z pierwszych też dni mojej pracy to było, że przyszła do nas pani Edyta Bartosiewicz. No i cóż, przychodzi, ja tutaj dbam o jej fryzurę, dbam o to, jak ma być uczesana, paznokietki pomalowane, sympatycznie, fajnie. W tle mamy chyba twój teledysk, wiesz? Cieszę się bardzo. Tak, to znaczy, że strasznie długo i nudno gadałeś, ale powiedzmy. Kurczę, no wiesz, no, dopiero pierwszy raz jestem. No. Wyrobiłem się. W każdym razie, wracając do Edyty, to było tak, że ona pewnie oczekiwała, że jak przyjdzie, to o jej płytę będą prosić. A ja wtedy wyskoczyłem z tym swoim pierwszym albumem i mówię, słuchaj, Edyta, to jest moja płyta. Daj mi płytę. Co ona zdziwiona? No spojrzała, faktycznie mój fryzjer, który gra. I to była taka konsternacja lekka. Odezwała się później? Przyszła następnym razem, powiedziała, to jest rewelacyjna płyta? Słuchaj, tak, napisała mi recenzję. Okazała się w ogóle sympatycznie, bo wymieniliśmy się poglądami. Okej. Dobrze, że się ciebie żarty trzymają. A, bo tu przez cały czas w tle jest twoja muzyka, ale ja chciałbym ją zamienić na prawdziwą, żywą muzykę. Ponieważ każdy gość traktowany w tym programie jest specjalnie, to jest prezent dla ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Tak, widać mnie. Super. Super. Tak, właśnie. Teraz tutaj... ja bym chciał, żebyśmy już nie słuchali twojego teledysku, znaczy muzyki z teledysku, która na pewno jest fenomenalna, żebyś po prostu pokazał, tak, co będziesz grać, żeby to nie była ścieżka. Tak, bardzo proszę. To jest numer Jean-Michel Jarre'a, który towarzyszył mi i dokładnie brzmiał tak, dokładnie dlatego. Którego nie chcesz odebrać dlatego, że telefonu. On brzmiał właśnie tak, bo innych instrumentów nie było. Kiedyś się tak było. No. I tu brakuje mi klawisza. Naprawdę, brakuje mi klawisza. Ja teraz mam troszkę więcej instrumenty. Sorry, to już nie. Nie? Nie no daje dobrze, ci tego, ale po prostu... Podobało ci się chociaż trochę. Podobało mi się bardzo. Ja to zaniosę do sklepu i będzie reklamacja. Po prostu jak bez klawisza. To jest jakaś pomyłka. Tak. Nie, serio zupełnie. To jest bardzo optymistyczny akcent na koniec. Pięknie zagrałeś. Tu są trzy płyty, które koniecznie musisz podpisać. Super. Także tak, dla ciebie pisak. O. Dla was informacja, następny. Że na stronie Happy Hour można i trzeba zorientować się, gdzie te płyty i w jaki sposób możecie dostać. Prawdopodobnie za darmo. www.tomaszostrowski.com.pl. Tam jest wszystko napisane. Do widzenia, to było Happy Hour. Trzymajcie się, do następnego razu. Dziękuję.